Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i dzisiaj jest kolejny odcinek jak prorok do proroka. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach o tym, o duchach homoseksualnych w kościele, a dzisiaj taki dużo fajniejszy, cieplejszy temat, temat małżeństw, ale zanim zaczniemy rozmowę na temat małżeństw, będziemy mówić na temat tego, co dzieje się w tym momencie w świecie, jeżeli chodzi o w ogóle stan małżeństw, stan związków kobieco-męskich i jak ten stan również wygląda w kościołach i jak to wygląda tutaj w Kościele Mocy. Bo chciałam w ogóle zacząć od takiego tematu, że na świecie teraz jest otworzony taki front, jak gdyby, front, który nazywa się w ogóle płeć. I jest bardzo dużo zamieszania w tym temacie, jest bardzo dużo różnych nowych wariantów przedstawionych ludzkości, ogólnej ludzkości i jakby ludzkość w większości krajów teraz jest skonfrontowana z taką informacją, że jest, nie wiem, chyba z 10 czy różnych, czy więcej różnych wariantów płci i że to jest taki szeroka gama wyrażania się jako człowiek. I Artur, kiedy obserwujesz takie zjawiska, to jak byś wyjaśnił, skąd są te wszystkie takie, skąd jest ten nowy front związany z seksualnością, z płcią, z takim, że to wyrażanie się człowieka idzie bardzo silnie w temat seksualności, no i oczywiście jest to bardzo taki rozszerzony temat seksualności oraz płci. Wiesz co, seksualność, ona jest bardzo silnym aspektem życia człowieka. To jest jeden z najsilniejszych aspektów życia człowieka. I czy się to komu podoba, czy się komu nie podoba, no tak to ułożył Bóg. Jak się w ogóle czyta Pismo Święte, to jest napisane, że Bóg stworzył człowieka w ten sposób, że ulepił tam z ziemi jakąś tam postać i tchnął w tą postać swojego ducha. Jest napisane tak fajnie po hebrajsku i wtedy to coś stało się nefesh. To jest takie słowo użyte, nefesh. U nas jest przetłumaczone duszą żyjącą, że to się stało. Słowo nefesh określa psychikę człowieka, czyli to połączenie tego tworu z ziemi i Bożego tchnienia utworzyło psychikę. I to była bardzo konkretna psychika. Okay. Jest napisane i Bóg stworzył takie dwie psychiki. Mężczyznę i kobietę. Nefesh męską i nefesh żeńską. I to jest w ogóle jakby pierwotyk. Natomiast dzisiejszy świat, świat absolutnie pozbawiony głębokiej świadomości prawdy, tak, napędzany przez ten system, bo to jest system humanizmu, bo to jest ten system, gdzie czym człowiek staje się, że tak powiem, alfą i omegą wszystkiego, poszedł jakby bardzo mocno w stronę, że może sobie pozwolić na wszystko. To znaczy, że bez względu na to, że istnieją te dwa rodzaje psychik, psychika męska i psychika damska, tak, no to teraz świat sobie powiedział, no to, ale ja się czuję jakoś, tak, i zgodnie z tym, co ja, jak ja się czuję, to ja sobie wytworzę nowy produkt. Natomiast jest to produkt iluzyjny. Cała historia właśnie z różnymi rodzajami płci, które dzisiaj są w ogóle propagowane w świecie, no jest potwornym kłamstwem. I wiąże się z tym, że człowiek dał sobie prawo wymyślania wielu rzeczy, no bo rzeczywiście ma takie prawo, natomiast zaczął wymyślać no, sam siebie. Człowiek sobie wymyślił rodzaj duszy. Tak. I to jest szaleństwo po prostu. To jest szaleństwo. Ja się na to przyglądam od wielu lat i mówię, no okej. Nieraz się modliłem o to. Panie Boże, gdzie jest ten punkt wyjścia? Jak to człowiek zrobił?
No i Duch Święty zaczął mi nowy wyraźnie powiedzieć, no jest to istota, człowiek jest istotą twórczą. Mhm. No, wytworzył sobie iluzyjne formy dusz. Męsko-damskie, damsko-męskie, półmęskie, półdamskie, gdzie rzeczywiście no, albo ta dusza jest męska, albo ta dusza jest damska. I nie ma jakby, to trochę jakby rozmawiać o tym, że woda jest mokra, a ogień gorący. Wystarczy po prostu sięgnąć do pierwotypu. No ale któż dzisiaj chce do tego pierwotypu sięgać? Właśnie wczoraj czytałam taką anegdotę o takim amerykańskim psychologu, behavioraliście, który był laureatem wielu psychologicznych nagród, który w ogóle został wyrzucony z jakiejś grupy dyskusyjnej właśnie za to, że powiedział, że są tylko dwa rodzaje płci. Bo już na tym pułapie, na pułapie w ogóle psychologii, psychiatrii, no i nawet na pułapie urzędowej, prawda, jest taki przymus, żeby, przynajmniej na Zachodzie tak jest, żeby rozpoznawać i żeby mieć jakiś ogromny szacunek dla tej właśnie wyobraźni, że ktoś się uważa za kogoś. Ja to miałam taki żart, że chciałabym, żeby od dzisiaj się ludzie do mnie zwracali jako per Pani Królowo. I to właśnie jest coś podobnego, prawda? Że ludzie wymyślają sobie, tak, że chcą być, że chcą w jakiś inny sposób zaistnieć. Ale czy to jest coś może związane właśnie z czymś takim, że ludzie sami w swojej własnej skórze czują się, ogólnie mówiąc, w świecie niewygodnie? To oczywiście, że tak, bo to w ogóle ma swój korzeń w niskim poczuciu własnej wartości. I teraz świat jest dzisiaj bardzo silnie zdominowany przez to, jakby, przez to zaburzenie. Gdyby mnie ktoś zapytał, jakie jest jakie pierwsze zaburzenie ludzi w świecie, no to jest te zachwianie tożsamości poprzez niskie poczucie własnej wartości. No bo teraz rodzi się dziecko i ono się wychowuje w jakimś tam środowisku. Te środowisko nie sprzyja tworzeniu wysokiego poczucia własnej wartości i chcąc, nie chcąc dziecko zaczyna samo się tworzyć. Okay. Ono się wymyśla. No i teraz, jeżeli mamy przyzwolenie społeczne, że no, spójrzmy jeszcze troszeczkę odbiegnąć na to. Każdy z nas był dzieckiem, no wymyślaliśmy sobie różne rzeczy. No, tak. Mieliśmy jakiś tam przyjaciół, zwierzaczki, mówiliśmy do misiów, wyobrażaliśmy sobie jelonka, czy tam Zosię jakąś wyimaginowaną. Ale jeśli świat daje przyzwolenie, ten humanistyczny system do tego, aby nawet wymyślić sobie swoją płeć, no to czemu środowisko ma temu nie robić? I teraz dziecko rośnie i mówi tak, no niedobrze mi być chłopcem, no bo wśród chłopców jest rywalizacja, jest jakaś tam forma jakby tego siłowego zabiegania o władzę, a ja tak nie chcę, a ja jestem delikatny, a ja mam duszę artysty, prawda, jakoś tak bardziej kobiecą, no właśnie jestem kobietą i to zaczyna się tworzyć. Ja taki bardzo prosty teraz jeden z wielu przykładów daję, ale jest to zachwianie tożsamości z uwagi na niskie poczucie własnej wartości, bo gdyby człowiek był wychowany w środowisku, które rzeczywiście buduje jego wartość od początku do końca, no człowiekowi by taka rzecz do głowy nie przyszła. Nigdy nie chciałby być kimś innym, bo byłby szczęśliwy jako ten, który jest. Robert, Heniek, Zosia, Krysia. Tak. A jak zatem na przykład pracować z człowiekiem, który powiedzmy rodzi się na nowo? Jest mężczyzną, ale czuje się jako kobieta. Czy rodzi się na nowo, spotyka Jezusa, przychodzi do kościoła i w jaki sposób z nim pracować? No to wiesz, jest ważna rzecz, którą mówisz, bo no, mamy tutaj do czynienia w ogóle z takim samym zaburzeniem duszy, jak zaburzenie duszy w świecie. Tak naprawdę niczym się nie różni. Czemu o to pytam? Bo to są też tematy takie, które w kościołach dzisiaj się przykrywa jakimś wielkim takim kocem, tak? Tam się mówi, szanujmy takiego, jaki przyszedł. No pytanie, szanujmy, czy wyprowadźmy go w ogóle z błędu? Nie, no oczywiście jakby rolą szeroko pojętego kościoła i mówimy tutaj o kościele jako ciele Chrystusa, które jest propagatorem prawdy, jest pod każdym względem wyprowadzać że tak powiem, na tą jawną przestrzeń prawdę. No więc jeśli przychodzi człowiek
I mówi: pastorze, ja czuję się kobietą, ale naprawdę spotkałem Jezusa. I też znowu na marginesie powiem, że w żadnym wypadku ja nie neguję, że taki człowiek może spotkać Jezusa i narodzić się z Bożego Ducha, bo Duch, jak wiemy, nie ma nic wspólnego z psychiką, czy tam duszą człowieka. Ale no, ja usiądę z nim, powiem, ja rozumiem, co powiedziałeś. Tak się czujesz. Okay. Czyli mamy problem związany z twoimi emocjami, ze stanem. No i teraz zacznijmy nad tym pracować, prawda? Pokażę ci źródło mocy i pokażę ci też źródło problemu. Natomiast nie zostawię cię w tym stanie i nie będę przecież się z tym zgadzał. No. Ja tu widzę dwa problemy. Pierwszy problem to przede wszystkim uważam, że niewiele kościołów ma narzędzia, żeby ludziom pomagać. To prawda. Jest to sprawa albo z tego wyjść, albo wyjść z kościoła. Tak. Jest tak ustawiona sprawa, najłatwiej, bo jakby albo jesteś grzesznikiem, więc nie pasujesz do kościoła i jakby nie ma za bardzo takiej pragmatycznej pomocy, jak z tego, jak człowieka powoli z tego wyprowadzić, prawda? Tak. My mieliśmy takie doświadczenie kiedyś, jeszcze jak pracowaliśmy jako ewangeliści. Tak. Byliśmy w jednym z kościołów, w których głosiliśmy wtedy, i przyszedł do nas pastor tego kościoła i mówi tak: słuchajcie, przyszedł do mnie człowiek, chłopak, no przebrany za dziewczynę, przyszedł w sukience, przyszedł, że tak powiem, długie włosy, make-up, wszystko zrobione, który się narodził z Bożego Ducha. I przyszedł do mnie. Tak, my go spotkaliśmy, bo my tam byliśmy. W kościele był od dawnej poświęcony. Tak. Także my tam już byliśmy na tym etapie, że on już tak się bardzo zmieniał, ale właśnie jak wygląda ten proces. I to było bardzo ważne, bo on przyszedł do tego pastora i mówi tak: pastorze, ja tak mam, ale spotkałem Jezusa i w moim duchu nie ma zgody na to, jak ja mam. Ale ja tak mam. Czy ty możesz mi pomóc? I ten pastor był człowiekiem, który rozumiał to zagadnienie. Właśnie jeden z niewielu pastorów, który rozumiał to zagadnienie. I ten pastor wziął go do kościoła w tym stanie, w którym ten człowiek był. On nie powiedział do niego: przebierz się. On przychodził na początku do kościoła w spódnicy, potem przychodził w leginsach. I to był taki fajny, w damskich sandałkach. Ale nic z niego nie szydził. Tak, wiesz, on powiedział, pastor powiedział: to jest nasz brat w Chrystusie. Okay. Jak my tam już byliśmy, pamiętam, to ten chłopak już był w służbie, był jednym z takich liderów tych, powiedzmy, jakiejś tam dziedziny życia, był już w służbie. I jeszcze pastor do nas przyszedł i mówi, już wszystko, mówi, poszło, mówi, ale jeszcze pończochy nosi. Śmieliśmy się w ogóle, a naprawdę już był fajny chłopak, już się ostrzykł, normalnie wyglądał. O co chodziło? To był proces wyjścia. I pastorzy, liderzy wspólnot muszą jakby umieć połączyć te dwa zjawiska. Z jednej strony my nie zgadzamy się w żadnym wypadku na przyklepanie patologii pod tytułem: wybierz sobie duszę. Prawda? A z drugiej strony mówimy: nie, my cię nie wyrzucamy, jeśli ty rzeczywiście kochasz Jezusa, to ty bądź z nami w tym stanie, w którym jesteś, i my tobie pomożemy z tego wyjść, ale nie na zasadach takich, że cię będziemy za tę sukienkę tam ciągnąć i mówić, nie ubiera się, tak? To absurd, prawda? W kościołach jest również taka tendencja, druga znowu tendencja, że właśnie z jednej strony się albo wyrzuca kogoś, bo jakby ewidentnie jest w jakimś grzechu, więc nie powinien tu przychodzić do kościoła, a druga znowu tendencja jest taka, że kościoły, szczególnie na zachodzie, że zaczynają to absorbować i akceptować. I powiem tak, że też w tym tygodniu przeczytałam, że w kościele ewangeliczno-luterańskim w Kalifornii wybrano pierwszą transpłciową biskupkę i będą jej podlegać 200 wspólnot, czyli około 3 miliony wiernych. Co ty o tym myślisz? No jest to absolutnie... Trochę taka antychrystyczna odpowiedź na to, co się dzieje w świecie. Bardzo dzisiaj, antychrystyczna, ponieważ to jest jakby... Ja wrócę jeszcze do pewnego tematu. Tam, gdzie mamy, bo czym jest grzech? Grzech jest pewnego rodzaju błędem, jakimś błędem, i to w szeroko pojętym kontekście, prawda? I teraz tak, jeżeli błędem samym w sobie jest próba wyboru duszy,
No to my to musimy nazwać po imieniu. No to jest grzech. Natomiast my nie skupiamy się na tym, że to jest dla tego człowieka skala grzechu, że on idzie do piekła, no bo jak on się narodził z Bożego Ducha, to my wiemy, że on idzie do nieba, ale jest to grzech na poziomie błędu, w którym on się znajduje. No i teraz, jeżeli my pozwalamy na to, aby ten błąd, czyli ten grzech, bez żadnych konsekwencji się rozwijał, no to przecież my tam ściągamy jakby siły demoniczne. Mamy do czynienia z liderem, który oficjalnie zaakceptował fakt wymiany duszy. Czyli mogę sobie duszę zmienić, prawda? No bo tutaj o tym mówimy, bo jeżeli człowiek tam zmienia sobie płeć, no to tą duszę zmienia, bo tam on nie zmienia tylko tej fizyczności, prawda? W ciele, prawda? Natomiast i teraz co się dzieje dalej? To jest już mocno demoniczne i wpływ takiej osoby na te wszystkie wspólnoty będzie demoniczny. Natomiast dlaczego... Czyli nie można powiedzieć, że kiedy na czele będzie stała taka kobieta, że zbory będą rozwijały się prawidłowo. No i nie mogą się rozwijać prawidłowo. Tam oczywiście jednostki mogą się rodzić na nowo, jak wszędzie. No my wiemy, że w kościołach katolickich rodzą się ludzie na nowo. Tak samo tutaj ludzie się będą rodzić na nowo. Natomiast wpływ takiej wspólnoty, czy też tego rodzaju federacji, jest już zaburzony. Ona antychrystycznie wpływa na świat. Tak. Czyli ci ludzie nie wpływają już Chrystusem. Okay. Oni wpływają już antychrystyczną siłą, bo będą tą siłę propagować. To jest za mało, że się zgadzają, tak, ale oni propagują. Czyli oni jako grupa społeczna, tak jak powiedziałaś, tyle tysięcy ludzi, mówią, my jesteśmy za tym. A wiemy o tym, że w ogóle siła diabła jest w ilości. My to wiemy od dawna, że on zawsze, on próbuje znaleźć strukturę społeczną, która jest największa. Bo ja zawsze mówię, jak tam coś jest małe, to diabeł tym się nie przepchnie. Przecież widzimy na podstawie Kościoła katolickiego. Tak. Dlaczego to, a nie coś innego? Bo to jest potężna w ogóle konstrukcja, prawda? Więc tu jest to jest mocno antychrystyczne i mocno niszczące społeczeństwo. Ja pamiętam, ja kiedyś chodziłam do zboru baptystycznego w Australii i już będąc tutaj w Polsce się dowiedziałam o tym, że mój pastor, były pastor, który tam był, obecnie jest w takim ruchu właśnie homoseksualiści dla Jezusa. I w sumie on to nie zrobił dlatego, że był homoseksualistą, tylko że jego córka miała tam jakieś tego typu zajawki i on chciał tą córkę bardzo wspierać, bo był bardzo takim ciepłym, miłosnym człowiekiem, tak, tak. Więc i też pamiętam, jak były całe to głosowanie na małżeństwa LGBT w Australii, to rzeczywiście ta główna mantra to była, że Jezus to miłość, Bóg to miłość. I ja pamiętam, jak ty zrobiłeś takie nauczanie, które dla wielu osób było bardzo kontrowersyjne, że poza Chrystusem Bóg nienawidzi ludzi, to choć to zabrzmiało to tak ostro, to ja stwierdziłam, że to jest faktycznie prawdziwe, dlatego że ja widziałam cały ten fałsz, całego tego ruchu, który właśnie się opiera na tym, że Bóg to miłość, kropka. Tak? Więc każda forma miłości, łącznie z miłością mężczyzny do mężczyzny, jest tą formułą, tą prawidłową formułą. Prawda? I ty jako apostoł, co powiesz na temat, że wiodącą doktryną tego całego ruchu, tym, który właściwie co stoi za tym ruchem, że właśnie są kościoły pełne ludzi LGBT, czy pełne ludzi tych trans, tak jak tutaj ta kobieta, która została tą biskupką, jest właśnie ta doktryna, że Bóg to miłość. Znaczy, to jest pewnego rodzaju wywrócenie prawdy do góry nogami. Bo Bóg jest miłością. Tylko rodzi się pytanie, czym jest miłość? Z czego ta miłość się wywodzi? Jaka? No bo teraz idąc tym tropem, prawda? Dlaczego nie zaakceptujemy pedofilii? Przecież pedofil, przeciętny pedofil, to wcale nie jest gwałciciel. Ja pracuję z ludźmi molestowanymi seksualnie w dzieciństwie. Okay. I ja słucham tych ludzi i teraz jestem w stanie procentowo powiedzieć w ten sposób, że
90% ludzi molestowanych w dzieciństwie seksualnie nie było gwałconych. Te dzieci były przekonane przez swoich tatusiów, wujków, dziadków, sąsiadów i tak dalej, do tego, że to, co one teraz mają przeżywać, jest słuszne. Powiem więcej. Gro tych ludzi, kiedy się otwiera i zaczyna mówić, to mówią tak. Mówi, najgorszą rzeczą, mówi do mnie człowiek na przykład, pastorze, było to, że ja przez lata odczuwałam satysfakcję z tego. Czułam się kochana, miałam orgazmy, prawda? I człowiek ten był dla mnie ważny. Bo to nie był dziadziuś, czy tam wujuś, czy tatuś, który w ogóle bił, katował, bo my często przyglądamy się na takie akty pedofilskie i tak dalej. Ale pedofilia w głównej mierze, ona nie jest z tym związana. Tam jest zmanipulowany system miłości. Czyli człowiekowi, dziecku, prawda, które potrzebuje prawdziwej miłości, podawana jest substancja miłościopodobna. Dlaczego? Ponieważ w dziecku nie ma wytworzonego, pełnego obrazu, czym jest miłość. I teraz dzisiaj wyrosło pokolenie, które nie ma wytworzonego obrazu, czym jest miłość. I tekst miłość jest rzucany jak ochłap. Ludzie uważają, że jeśli ich emocje idą w jakąś stronę, to że to jest miłość, że to jest miłosne. Dokładnie tak samo, jeszcze raz podkreślam, myślą pedofile, zoofile, tak myślą. Więc teraz ja uważam osobiście, to też abstrahuję troszeczkę, że niebawem będziemy mieli w kościołach i pedofilię, i zoofilię, i wszystkie te rzeczy, które będą mówić, zoofile dla Jezusa, pedofile dla Jezusa, prawda? No bo czemu nie, jeśli będziemy mówili o miłości? Miłość, którą rzeczywiście Bóg jest, ona wyrasta z prawdy, która jest ponadczasowa. Bóg najpierw objawia się jako jakaś prawda i teraz On tą miłość daje nam do obsługi tej prawdy. To jest pewien, miłość jest pewnym systemem do obsłużenia prawdy. Tak jak kodeks karny, kodeks postępowania karnego jest ustanowiony, aby obsłużyć kodeks karny. Jak się kupi kodeks karny, tam są suche przepisy, ale musimy kupić kodeks postępowania karnego, żeby dowiedzieć się, jak te przepisy stosować. I teraz w ogóle, żeby prawdę można było zastosować w życiu, trzeba ją zastosować za pomocą miłości. I miłość jakby w tym celu jest. I ten cały system emocji również. Natomiast miłość bez prawdy jest zawsze wypaczona. Bo ona się opiera jedynie na tym, co emocjonalnie przeżywa dany człowiek. I ja na przykład absolutnie wierzę w to, że taki gość mówi tak, ale ja kocham tego mężczyznę, mimo że jestem mężczyzną. Tak. Ja go rozumiem, że on go kocha. Tylko że to, że on używa słowa kocham, to nie jest wprost proporcjonalne do rzeczywistej miłości. Stąd teksty kościołów, Bóg jest miłością, są wycięte z kontekstu. I to jest na tym zbudowana doktryna. W ogóle. To są zaprezentowane jako prawda. Jako prawda. Tak. To jest jakby zastępstwo prawdy. Że ta miłość jest tak. W miłości mieści się wszystko, nie? Tak. Bo w tym można zmieścić każdą rzecz, prawda? Że jaki jest Bóg. A natomiast wyjście, jakby miłość musi być postawiona na prawdzie. Rzecz prosta. Jeśli postawimy miłość na prawdzie, to zobaczymy prostą rzecz, że skoro Bóg powiedział tak, są te dwie płcie, no to te dwie płcie są w stanie wykrzesać z siebie największy potencjał komunikacji emocjonalnej. Taka jest prawda. W ogóle te dwie płcie, bo dlaczego? Bo tak kiedy powiedział, ktoś powiedział, że żeby był prąd, to musi być wtyczka i gniazdko. No tak, jakby chodzi o to, że nie można dwoma takimi samymi duszami doprowadzić do tego najwyższego standardu miłosnego, bo to jest niemożliwe. Chociaż oni twierdzą, no to, ale to my się kochamy. Nie. Po prostu jest to połowiczne, jest to częściowe. Natomiast jeśli zostało to podniesione do rangi społecznej zgody, no to mamy ruch dzisiaj. Tak. No mamy ruch, który mówi, no Bóg jest miłością.
To jest wycięte z kontekstu, a kiedyś pewien pastor powiedział fajną rzecz. Półprawda jest gorsza niż kłamstwo. A to jest półprawda. Tak. Po prostu półprawda. I to jest cała rzecz. Kolejna taka rzecz, która jest wszechobecna na świecie teraz, to jest spadek w ogóle w ilości małżeństw. No w Polsce jest to bardzo widoczne. Wiem, że nawet w kościołach katolickich tam jest chyba spadek o... Badałaś to, tak? Tak, badałam to. Ostatnie dwa lata to jest spadek o no, parę dziesiąt tysięcy. Wiem, że w tym momencie jest 25% wszystkich dzieci, które się rodzą, to się rodzą poza małżeńskimi związkami. Czyli po prostu jest coraz więcej no, par, które nie są małżeństwami. Jest bardzo wysoki spadek teraz podczas COVID-a oczywiście, no bo ludzie odwoływali śluby. Czytałam, że też był bardzo duży wzrost w różnego rodzaju konfliktach, bo nagle małżeństwa były pozamykane razem. I się tłukli. Tak, i się tłukli, do tej pory się nie widywali. Tak. Tak, tak. I że była możliwość wychodzenia z domu. Tak, tak. Że było bardzo dużo telefonów na policję właśnie do różnych służb o to, że właśnie jest jakaś, no, jakaś walki domowe, różnego rodzaju odchodzenia. Tak, tak. Tutaj w Warszawie Wilanów, taka najbardziej dzielnica prestiżowa, miała w czasie ostatniego roku, ja czytałem, najwięcej niebieskich kart założonych. Mhm. A tam mieszka elita. Tak. To jest po prostu szok, no. Tak. Tak, właśnie czytałam, że tam jest parę dziesiąt tysięcy, spadek parę dziesiąt tysięcy małżeństw w kościele katolickim przez ostatnie parę lat, że po prostu widać, że ludzie po prostu już nie żenią się. To również może być spowodowane uwarunkowaniem finansowym też, że ludzie w sumie, no jakby kiedyś to byli, była to tradycja i było to takie wspólne finansowanie w sumie. Które teraz jest coraz więcej w sumie niezależnych ludzi, prawda? Tak, tak. No, ale chodzi mi o to, że mamy takie tło. Mamy tło właśnie takie, że w świecie i w kościele jest cały taki nowy front, który nazywa się po prostu tym genderem, czyli różnego rodzaju transpłciowość i różnego rodzaju jakby wariacje na temat płci, czyli różnego rodzaju warianty. Natomiast w Kościele Mocy jest totalnie odwrotny trend, prawda? Właśnie pisałeś do mnie dzisiaj, że mieliśmy około 25 małżeństw przez ostatnie parę lat. No 6,5 roku. Czyli wychodzi ślub co 3 miesiące. Tak. To jest naprawdę niesamowity sukces. I jest to po prostu w opozycji do tego trendu, który jest na świecie. Więc oczywiście jest pytanie, jak wy to robicie? To troszkę jest, to jest całokształt tego, jak wygląda też nasza służba. Tak jak tutaj mówimy troszkę o prawdzie, więc też prawdę, ponieważ jakby nasz ruch zaczął się z tego miejsca, że stanęliśmy przed Bogiem i postanowiliśmy, że będziemy budować kościoły na prawdzie. Więc również było to związane z mężczyznami, z kobietami, z małżeństwami. Uważam, że jest tak dużo ślubów u nas, ponieważ są podkreślane, jest podkreślane kilka rzeczy w życiu ludzi. Pierwsze, to jest eliminowany strach. Ja w ogóle uważam, że ludzie nie wychodzą za mąż, nie żenią się, ponieważ się boją. Dlaczego? Tak jak wspomniałaś, niezależność jest bezpieczna. Ona może być trudniejsza emocjonalnie w różnych sytuacjach, no bo człowiek czasami po prostu jest samotny, ale jest bezpieczna, ponieważ nie mamy odpowiedzialności za kogoś potencjalnie niszczącego nasze życie, a dzisiaj no, te zaburzenie tej świadomości odpowiedzialności w świecie powoduje, że tych ludzi, którzy są często ciężarami, a nie pomocą, jest masa. Więc ludzie ze strachu się nie żenią i za mąż nie wychodzą. Robert,
Czy ty decydujesz się, żeby z tą zacną Izabelą spędzić resztę życia? Tak, oczywiście. Czy obiecujesz dbać o nią? Obiecuję. Czy będziesz ją zawsze kochał? Zawsze. Cokolwiek by się działo? Cokolwiek by się działo. Będziesz jej bronił? Będę jej bronił. I będziesz zawsze przy niej? Będę zawsze przy niej. Amen. Amen. Iza. Czy decydujesz się być z Robertem do końca życia? Decyduję się. Czy będziesz go zawsze kochać? Zawsze będę go kochać. Czy będziesz go zawsze wspierać? Zawsze będę go wspierać. Czy będziesz przy nim? Będę przy nim. Nawet wtedy, kiedy będzie trudno? Nawet wtedy, kiedy będzie trudno. Zwyciężycie razem? Zwyciężymy razem. Amen. 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 To jest deklaracja wiary. Deklaracja wiary. To jest pierwsza podstawowa uwaga. Druga rzecz jest taka, że tutaj bardzo podkreślamy temat płciowości, czyli jesteś mężczyzną, no to jesteś mężczyzną. Jesteś kobietą, no to jesteś kobietą. Bardzo też kładziemy duże wymogi na to, że jeżeli ty jesteś mężczyzną, to bądź mężczyzną, czyli weź się do roboty, zabezpiecz tą dziewczynę, zadbaj o nią, kurczę, niech ona będzie tą królową w twoim życiu, jakby, a ty jak jesteś kobietą, no to rzeczywiście postaw jego w swoim życiu jako tego faceta numer jeden i bądź dla niego super tą babeczką i tak dalej. Bardzo, bardzo daje dużą możliwość tego pobierania się. A trzecia sprawa, my naprawdę dużo mówimy w ogóle o zdrowym seksie. Okay. Który w ogóle łączy ludzi. My nie mówimy tam gdzieś w kuluarach o tym, tylko oficjalnie mówimy, słuchajcie, życie seksualne jest jednym z atutów małżeństwa, jednym z manifestów miłości. Przestańmy to chować, jakby tylko jakby róbmy z tego użytek. Ojcze, błogosławimy ich życie seksualne. Ojcze, błogosławimy ich rozmowy. Ojcze, błogosławimy ich służby. Ojcze, błogosławimy ich dzieci. To jest, uważam, jakby sukces tego, że ludzie decydują się. Czyli jednak nie boję się. Wiem, że jestem tam mężczyzną czy kobietą. Bardzo tak mocno w środku. No i tak naprawdę rozbudzam w sobie te pragnienia. Kiedyś ktoś mnie zapytał, dlaczego ty tak o tym mówisz? Ja mówię, wiesz co? Mówię, bo Bóg tak powiedział. Mówię, on powiedział tak na początku, kiedy nastąpił ten temat mężczyzny i kobiety, to on powiedział do kobiety, i będą cię ciągnąć pożądliwości do męża twego. Ja mówię, to jest normalne. Więc rozbudzanie tych rzeczy w ludziach nie jest cielesne, tylko w ogóle ma wymiar duchowy, bo tak powiedział Bóg, to tak ma być po prostu, tak. Prawda? Więc uważam, że to są te powody, to są takie rzeczy. I to wbrew wszystkiemu w ogóle nie jest trudne, bo tak. Jak przyszliśmy do Jezusa, to my w świecie umieliśmy żyć, tak. Więc absurdem by było pojednać się w ogóle z Bogiem i zapomnieć w ogóle o tym, co było jakąś tam siłą, powiedzmy też naszą napędową, powiedzmy w starym życiu, nie? A dzisiaj powiedzmy ktoś prowadzi kościół, i prowadzi ludzi ze wszystkim, idź do Jezusa, ale Jezus nie zajmuje się w ogóle pewnymi rzeczami, to w ogóle my jako liderzy, jako przywódcy kościołów, to w naszym obowiązku jest w ogóle ludzi prowadzić w ogóle na dobre pastwiska. Amen. I prawda jest taka, że jeśli nie będziemy żyli odkrytym życiem przed naszymi owcami, jeśli będziemy mieli, że tak powiem, tematy tabu, nie będziemy poruszali tematów nie trudnych, tylko tematów życiowych. Tak. Bo w ogóle ludzie mówią, no ale to są trudne tematy, ale jakie trudne? To jest proza naszego życia. Tak. To jest proza życia. W ogóle seks jest jedną z ważniejszych rzeczy, na przykład w naszym życiu, więc czemu mamy na przykład o tej sferze nie mówić publicznie, tylko pod jakąś przykrywką nocy? Dlaczego? W ogóle bo co? Bo jesteśmy w Chrystusie? To znaczy, że to właśnie dobrze. To jesteśmy w prawdzie, to jeszcze większy wymiar to właśnie ma. Jest w ogóle odpowiedzialność. Tak, to jest w ogóle, my na przykład w ogóle podjęliśmy w ogóle tak, w taki sposób, tak. Aby prowadzić w ogóle ludzi, bo chodzi nam o to, żeby ludzie się w życiu nie potknęli. Mhm. Więc jak można mówić do ludzi,
że będziecie wiedli w Chrystusie zwycięskie życie, nie poruszając ważnych aspektów życia, tak, na przykład seksu, tylko w ogóle poradzicie sobie sami. No najczęściej sobie ludzie nie radzą, bo się krępują, bo się wstydzą, bo są zaborczy, bo myślą, że to jest w ogóle wstyd, że to z Panem Jezusem to tak nie wypada, że w ogóle jak jest we mnie Pan Jezus, to ja w ogóle wibratora nie mogę użyć. Dlaczego? No bo tam dotkniesz Pana Jezusa. Pan Jezus w ogóle nie ma nic do Twojego wibratora. W ogóle cieszy się Twoim szczęściem. Że Ci pobłogosławił, żeś miał pieniądze na niego. Tak, to też jest taka... coś, głupawka taka w ogóle, wiesz. Tak. Oddałem życie Jezusowi i nagle stałem się nienormalny. Historię z takiego kościoła, w którym byłam. To jest prawdziwa historia protestancka i właśnie historia właśnie jest takim przykładem tego, że w kościołach protestanckich to jest właśnie takie rozdzielenie, prawda, między tym, co jest duchowe, takie halleluja, między tym, co jest w kościele, a co jest poza kościołem. Tak, tak. A tym, co w ogóle się dzieje w życiu, w świecie, w życiu swoim prywatnym, prawda. No i to właśnie była młoda para, która po chyba roku czy dwóch latach małżeństwa zdecydowała, że pójdzie na in vitro, ponieważ stwierdzili, że nie mogą zajść w ciąży. No i lekarz się ich spytała, jak często uprawiają seks. Yes. I oni byli bardzo zdziwieni tym pytaniem. Bo faktycznie chyba rzadko uprawiali seks, a się spodziewali. Może to może był problem. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten przywilej patrzenia na ich życie. Wyglądania ich, jak będąc wiernymi Twojej prawdzie, sięgają po szczęście życiowe. Ojcze, w imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła, ustanawiamy do ich życia ustawiczną manifestację Ducha Świętego. Ogłaszamy, że ich życie będzie biegło w prawdzie, że będzie pełne łaski i pełne wiary. Ogłaszamy w imieniu Jezusa. Jest jeszcze taka rzecz, którą sobie teraz przypomniałem odnośnie jeszcze małżeństw, że my bardzo mocno podkreślamy ważny aspekt w temacie małżeństwa, tak, że małżeństwo nie jest natury niebiańskiej. Tak. I to jest też takie bardzo dziwne dla ludzi, bo w szeroko pojętych ruchach chrześcijańskich mówi się o tym, to przed Bogiem zawieramy małżeństwo, to jest od Boga, to Bóg nam błogosławi. To Bóg złączy mnie, jeszcze tak, nie tak, rozumiem. Tak, a ja zawsze ludziom mówię, że wiecie, to nie tak się czyta Pismo. Jest napisane w Piśmie tak, że w niebie żenić się nie będą i za mąż wychodzić nie będą. I małżeństwo, okay, ono jest po to, aby tutaj na ziemi dwoje ludzi wzięło odpowiedzialność za miłość, do której się przyznają. Jezusa, abyś żył. My jesteśmy prawdziwym dowodem tego, że Jezus jest życiem. To Jezus zbudził z połamanych kości, z powielałych kości na związek do życia. Bo ten związek już 6 miesięcy nie istniał. Ponieważ ja tą kobietę torturowałem, znęcałem się nad nią psychicznie codziennie, każdego dnia, kiedy przekraczałem próg własnego domu, piłem alkohol i znęcałem się nad nią psychicznie, ale w 2019 roku, w lutym, usłyszałem proste słowa Ewangelii. Poznaliśmy Jezusa, słowa prostej, prawdziwej Ewangelii, czyli to, że Jezus zmarł, z martwych wstał po 3 dniach, to jest prawda. Jedyne, co możemy powiedzieć Wam, tak, jesteśmy żywym dowodem i przykładem na to, że człowiek może zacząć życie od nowa, że nie zostaje przekreślony przez Boga i jedyne, kto na Niego czeka, to jest jedyne Jego decyzją i od Niego należy. To jest to małżeństwo, że jest dwoje ludzi i oni mówią tak, kocham Cię, więc oficjalnie biorę odpowiedzialność za tą miłość, a Ty oficjalnie bierzesz odpowiedzialność za tą miłość. Jakby jesteśmy razem i robimy to oficjalnie, prawda? I to jest dla nas. Tak. Dla nas. Nie, że przed Bogiem, bo Bogu naprawdę nie zależy, czy ktoś się żeni, czy nie żeni. Dla Boga Chrystus jest istotny. Tak. To jest dla Niego ważne. I też dlatego ludzie
pobierają się, bo oni rozumieją, że to jest deklaracja miłości, a nie jakiś sakrament, nie jakiś akt przed Bogiem, nie coś tam, prawda? Więc no, widzą to jasno, takim jakim jest. Ja uważam, że prawda wyswobadza. No ja właśnie znam parę katolickich osób, które są przerażone tym, że jeżeli wyjdą za mąż właśnie i zrobią ten akt przed Bogiem, no i potem skończą z jakimś pijakiem, tak, na przykład, no to już będą jakby na amen związane. I również wiemy o tym, że jest bardzo dużo tego typu patologii, że szczególnie w ludziach tej religii katolickiej, tak, które są bardzo po prostu związane tym, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Natomiast ty inaczej przedstawiłeś tą definicję, tak, tego właśnie cytatu, prawda? Możesz tak o tym powiedzieć? To jest zupełnie inny tekst, bo tam jest w ogóle sytuacja, że przychodzą do Jezusa faryzeusze i mówią do Niego, czy można żonie dać list rozwodowy. I my kiedy czytamy Stary Testament, to my wiemy, że tam było coś takiego, oni mieli takie prawo, że jak ktoś sobie wziął, mężczyzna wziął sobie żonę i ta żona mu się nie spodobała z jakiegoś względu. I to było ciekawe, że te względy były bardzo szerokie. Tak. Na przykład w nocy poślubnej okazało się, że ona nie ma takich nóg, jak on by chciał. I on mógł dać list rozwodowy takiej kobiecie. To był dramat. To był naprawdę dramat. To było antymiłosne, antyboże, ale oni takie sobie prawa tam potworzyli. Tak. No i oni przyszli do Jezusa i mówią, czy można dać list rozwodowy, prawda? List rozwodowy to było, ponieważ to było takie szowinistyczne społeczeństwo, gdzie ten mężczyzna tutaj, prawda, on tą kobietą, że tak powiem, mógł sobie szafować jak chciał, prawda? I Jezus mówi, od początku tak nie było. I to w ogóle Jezus zaczyna mówić pewną rzecz, nie? Mówi, na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I teraz Jezus bierze Boga i bierze przez Boga stworzonych ludzi dla siebie. Mhm. Bo ten Adam, tak go nazwijmy, z tą Ewą, oni tam razem dla siebie przez Boga stworzeni. Okay. I Jezus mówi tak, i to, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Okay. I teraz, co było w tej ideologii Jezusa, że jeżeli coś jest prawdziwe, czyli na przykład chodziło o to, że jeżeli prawdziwie pokochałeś tą kobietę, to nigdy jej nie dasz listu rozwodowego. Rozłączysz tego, co jest prawdziwe. A więc to, co Bóg złączył, bo Bóg, który jest miłością właśnie, jak coś złączył, to jest trwałe, mocne, wieczne i to nie chodzi o to, że tego nie wolno rozerwać, tylko chodzi o to, że tego nie ma możliwości rozerwania. Okay. Bo prawdziwej miłości nie można rozerwać. I Jezus o tym tutaj mówi, że to, co Bóg złączył, człowiek nie może rozłączyć. Nie da rady rozłączyć, prawda? Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że masy związków nie połączył w ogóle Bóg. Ponieważ ludzie się znaleźli na podstawie swoich emocji. Tak. Ona mu się spodobała, bo miała fajny tyłek, albo fajnie mówiła w innych językach. Prawda? On tam miał, zawsze sobie przypominam, jak ty mówisz, fajny sweter i fajną Biblię. Tak. No i też widocznie będzie fajnym gościem. No i oni znaleźli się, tak, prawda? A poza tym jest jeszcze jedna też ważna rzecz, o której my też uczymy u nas w Kościele, że na przykład nie prorokujemy w temacie zamążpójścia i ożenku. I dużo też tego właśnie rodzaju rzeczy, czyli tych nieudanych małżeństw, jest z powodu takich, że przyszedł ktoś, powiedzmy jakiś prorok, tak, i właśnie powiedział, ona będzie twoją żoną, a że jest to coś, co jest w naszej kulturze dzisiaj polskiej, chrześcijańskiej, bardzo wynaturzone i wykrzaczone, tak, ludzie nie znają właśnie prawdy, więc no skoro przyszedł prorok, w imieniu Pana, ten palec wskazujący i powiedział, że ona jest moją żoną, a on jest moim mężem, no to kara boska na mnie teraz spadnie, jak ja w ogóle, rozumiesz, Basia? I to właśnie są tego rodzaju w ogóle rzeczy, nie? Ponadto w Kościele katolickim tutaj zostało, małżeństwo zostało usankcjonowane w pewnym momencie sakralnie prawnie, no bo to jest sakrament.
taki sam jak przyjmowanie komunii, jak spowiedź, jak ostatnie namaszczenie. No kurczę, mamy tutaj sakrament. I teraz dla takiego katolika złamanie sakramentu oznacza złamanie przymierza z Bogiem. Bo w tej chorej religii sakramenty są tutaj jakby rękojmią, prawda, przymierza z Bogiem. No i tutaj mamy ogromny problem. Natomiast rzeczywiście, kiedy miłość łączy dwoje ludzi, prawdziwa miłość, no nikt tego nie rozerwi. Często w świecie jeszcze są też takie przypadki, że powiedzmy jest mężczyzna, jest kobieta, prawda, i ona gdzieś tam zachodzi w ciąży i dla dobra imienia całej rodziny sprzedaje się w ogóle, wiesz, działkę, po to na przykład, żeby był ślub, no bo co powiedzą ludzie, straci jak gdyby tutaj nazwisko, renomę i tak dalej. I ja to powiem z takiego, że tak powiem, bliskiego mi otoczenia. Często jest tak, że pojawia się jakaś ciotka, która ma więcej oleju w głowie i tak zwanego zdrowego rozsądku, która mówi, nie bierz go za męża. Z rozsądku się nigdy nie wychodzi za mąż. I ta ciotka ma więcej wspólnego z prawdą w ogóle Bożą, amen, niż w ogóle inni ludzie, którzy mówią, bierz go za męża, jesteś w ciąży, co powiedzą ludzie, nieważne co powiedzą ludzie. Lepiej, żeby krótko trwało, ludzie pogadali, wzięli cię na tak zwane języki, niż masz sobie spaprać życie i życie swojemu w ogóle dziecku. To lepiej z miłości wyjść później za mąż i niech ten tato, który weźmie odpowiedzialność, będzie prawdziwym ojcem dla twojego dziecka, a nie ten, który go spłodzi i nigdy dla niego ojcem nie będzie. A co byście powiedzieli do ludzi na przykład, którzy szukają partnera, żony czy męża, którzy są w środowiskach chrześcijańskich, co byście do nich powiedzieli? No bo wiemy, że do nas przyjeżdża wiele osób i bardzo często te osoby są odpowiedzią na czyjeś modlitwy, okazuje się, prawda, że i bardzo często, a ponieważ tu w kościele jest bardzo dużo fajnych, ogarniętych w ogóle osób, które się nadają na kandydatów, na żonę czy męża, to one są, te osoby są strasznie atrakcyjne, prawda, jak przyjedzie ktoś z innej społeczności i dołącza do nas, to widzi, że tutaj są bardzo, bardzo eleganccy faceci i eleganckie kobiety, prawda? Szczególna rzecz, ponieważ my się znamy. Od zawsze. Od zawsze, kiedy pytamy i... I Kubę później. Natomiast to, że znamy Asię, to znamy też los, że tak powiem, tego, co tu się dzieje. I wiemy, jak modliła się męża i modliła się męża z nieba. I dostał męża z nieba. I ja mam żonę, ale powiem tak, że jak ja bym żony nie miał, to ja bym przede wszystkim moje... Nie był taki łatwy kogut. Nie, ja nieraz, ja bym nie był taki, nie, bo mnie to trzeba byłoby zdobyć, ja nieraz to powtarzam, bo ja dla mnie, jakie było kryterium najważniejsze, dla mnie, bo jeżeli ktoś rzeczywiście mówi, że ja mu się podobam, jeżeli ta kobieta mówiła, podobasz mi, to znaczy, że ona musiałaby we mnie zobaczyć Chrystusa. Co ja mogę powiedzieć, że jeżeli szukasz partnera, to ten partner przede wszystkim musi pokochać w tobie Chrystusa. Musi pokochać prawdę, której jesteś wyznawcą. Okay. To jest punkt wyjścia, moim zdaniem. Ja nigdy bym się nie poszedłbym w życie, z nieważne jaką tam chrześcijanką fajną, czy gdyby ona nie widziała we mnie Chrystusa, tego Chrystusa, a ja nie widziałbym tego w niej. Zresztą to musiał takie, to zobaczyć, wiesz. To jest też motto naszego w ogóle związku, bo gdybyśmy obydwoje nie kochali bardziej Chrystusa, czyli prawdy, niż siebie wzajemnie, nie moglibyśmy być razem. Nie wyszło. W ogóle nie dalibyśmy rady. Dziękujemy Ci za to. Ojcze, dziękujemy Ci za Rafała i za Martę. Dziękujemy Ci, że oni najpierw znaleźli Ciebie, a potem się dla siebie pomocą, Ojcze. Że będą dla siebie ludźmi, którzy mogą na siebie zawsze liczyć. Ojcze, błogosławimy ich życie seksualne. Dziękujemy Ci, Ojcze, że ich życie seksualne będzie spójne u tego małżeństwa. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że oni nie tylko będą szczęśliwi, ale przez to małżeństwo
Wielu ludzi przyjdzie do Ciebie, Jezus, i doświadczy Twojej obecności i Twojej mocy. Ojcze, chcę nam... Wyszło, bo nie byłoby tego źródła mocy, które by pomogło przejść różnego rodzaju mankamenty charakterologiczne, więc na to zwracać uwagę, czy rzeczywiście człowiek, który Ciebie adoruje, to on, ja to zawsze mówię, pachnie Chrystusem, czyli czy on ma zachowanie Chrystusa i to jest bardzo ważne, nie przez wiarę, tylko czy to widać. Czy ten facet, który na przykład przychodzi i tutaj się rekomenduje, prawda, jako wierzący, super, namaszczony i tak dalej, to czy on ma dowody na to? Dowody na to, że też jest prawdziwym facetem, że jest ogarniętym facetem, prawda? Tak, bo w ogóle życie też w ogóle pokazuje, że niezależnie w ogóle jaki to jest kościół, wiesz, bo czy to jest kościół przebudzeniowy, taki jak nasz, gdzie mamy bardzo dobre nauczanie, duży nacisk kładziemy w ogóle na prawdę i tak dalej, nie zawsze dajmy się łapać na to, że przyjdzie facet i powie wać panno, jak pan Wołodyjowski, że to jest właśnie taki w ogóle Wołodyjowski i tak dalej, nie? Trzeba widzieć w ogóle, przede wszystkim trzeba widzieć w tym człowieku tego Chrystusa. Kochasz ją. Będziesz o nią dbał. Będę dbał. Życie położysz. Położysz życie. Amen. Amen. Tak jest tu cały czas? Yes. Yes. Nie zostawisz go. No! Kochasz go? Amen. Uważam też, jeszcze wracając do tematu małżeństw, bo jeszcze mi jedna rzecz taka, wiesz, przychodzi do głowy, że masa ludzi jest w związkach, które moim zdaniem muszą się rozpaść. Nam zarzucają to, że my propagujemy, jakby inaczej, nie krytykujemy rozwodów. W żadnym wypadku nie krytykujemy rozwodów, dlatego że rozwód jest niczym innym, jak pewnego rodzaju alternatywą wyzwolenia się z chorego związku. Czyli pokutą na złe zwiedzenie. Czyli, tak. Człowiek się źle zwiódł, to musi się rozwieść. I wielokrotnie jest tak, że dopóki człowiek nie wyjdzie z nieprawidłowego związku, no to tego związku prawdziwego nie może. Nikt nie ma prawa, aby odbierać ludziom szczęście, które mają od Boga. Spotkać tej prawdziwej osoby, jeśli z nieprawdziwą dalej go coś łączy. Mhm. Prawda? Nie może dać się połączyć Bogu, jeśli się sam połączył wcześniej. To musi się rozłączyć, tak, aby Bóg go mógł połączyć. No i to jest w ogóle też jedna z takich bardzo ważnych rzeczy w małżeństwie, bo dzisiaj jest kupa małżeństw w kościołach chrześcijańskich, które właśnie z dziwnych powodów są ze sobą w związkach. Ja nie mówię tam o świecie, bo w świecie zresztą to się niewiele różni. Tak. Ale to się niewiele różni, bo w świecie też ludzie ze sobą są, nie wiem z jakich powodów wielokrotnie. Jak się czasami przyglądam na ludzi, którzy są w naszym otoczeniu, to jest dla mnie szok, dlaczego ludzie ze sobą żyją. Nie? Natomiast trzeba czasami podjąć decyzję, powiedzieć nie, koniec. Koniec, rozwodzę się, to nie jest z Boga, rozrywam to, idę tej miłości prawdziwej poszukać.
Ja może tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, żeby też jakby wbrew obiegowej opinii, my nikomu nie nakazujemy się rozwodzić, ponieważ to nie tak wygląda u nas. My głęboko pracujemy z ludźmi. Doprowadzamy człowieka do miejsca prawdy, do miejsca logicznego myślenia i do miejsca tak zwanego osądzenia z pułapu prawdy swojego życia. I jeśli ktokolwiek będąc z nami rozwodzi się, to robi to tylko i wyłącznie z takiego powodu, że sam do tego miejsca w ogóle doszedł, że chce się rozwieść. Okej. Okay. 25 małżeństw to niesamowity sukces. Jak się w ogóle czujecie, kiedy następna para mówi wam, że będą się żenić? Ja płaczę. Ja się cieszę. Ja się cieszę, mam bo emocje. Chcę być babcią. Ja najczęściej mam emocje poruszone, dlatego że jest to, ja się wzruszam tym. Ja jestem tym wzruszony. Mnie w ogóle miłość wzrusza. Ja jestem miłość. Kochamy was. Miłością wzruszonym, prawdziwą miłością, jestem wzruszony. Ja wiem, że rzeczywiście jak ci ludzie zejdą się prawdziwie, to nie będą mieli kawał szczęścia w życiu. Naprawdę, kawał szczęścia. Kawał szczęścia w życiu. Naprawdę, kawał szczęścia. Kurczę, chwycą te szczęście, nie? Więc mnie to wzrusza na twarz. Kochani, będziemy się o was modlić. Ja powiem tak, dla mnie jesteście wzorem w wielu sprawach. Jesteście... I zawsze mnie to wzrusza. Który to by nie był ślub, to zawsze gdzieś tam sobie pochlipię z boku, ustanę, bo mówię, Boże... Znaczy dla mnie to jest takie ładne. Rzeczy w swoim życiu, żeśmy późno rozpoczęli, tak. Też z uwagi na naszą przeszłość. Tak. Więc tak naprawdę dużo żeśmy wojowali, ale na żadnym etapie życia nie skończyliśmy ze sobą. No tak. Dokładaliśmy, że tak powiem, do każdej, że tak powiem, jakiejś patologicznej rzeczy w naszym życiu kawałek Bożej prawdy i sobie z niej wychodziliśmy. I dzisiaj czym starsi, tym jesteśmy coraz młodsi. Tak. I szalejemy sobie dzisiaj jako 40-parolatkowie, jakbyśmy mieli tam lat 18. Dlatego też cieszymy się, tak? Jak gdyby, jak młodzi ludzie mają zupełnie inny start, tak. Niż mieliśmy my, bo my tego startu nie mieliśmy. Tak, my schrzaniliśmy wiele rzeczy w swoim życiu. Schrzaniliśmy i też jak gdyby mieliśmy zupełnie inny start. I tak? Mieliśmy inny start. Mieliśmy jakby... przede wszystkim bardzo negatywne doświadczenia, tak. Wchodząc ze sobą w życie. Nie? A natomiast ludzie, jak ja wiem, że oni tego unikną, prawda? No to tak. Dla mnie to jest duże. Dziś mają Chrystusa, dziś mają prawdę, spotkali prawdziwą miłość, no tak. Wow, to tylko się tym wzruszyć. No to niesamowity rezultat, więc gratulacje, to jest piękny owoc waszej służby. Że tylu ludzi się pokochało, znalazło się, ogarnęło swoje życia i się połączyło, prawda? Jesteście małżeństwem ponad 18 lat. Wiem, że chodzicie na randki. To jest jedna. więc jaki jest wasz sekret sukcesu? Chyba nie jeden. Tak? Bo chyba nie jeden i chyba dla każdego z nas troszeczkę inny. Ja zdecydowałam się, że będę z Arturem pomimo przejść różnych ze świata. Dlatego, że jestem pewna, że Artura kocham.
bardzo szybko też zrozumiałam, że Jezus jest dla mnie ważniejszy od Niego. Uczyłam się tego, żeby nie być zaborczą osobą, że Artur przede wszystkim jest Boży, a dopiero mój, że nie mogę być zaborcza w stosunku do jego osoby. Też taki proces w ogóle, jak gdyby całej na przykład mojej dojrzałości spowodował to, że jestem coraz bardziej otwarta emocjonalnie, co też przełożyło się bardzo głęboko na sferę seksualną, jeśli chodzi o moją osobę. Więc dzisiaj ja mogę powiedzieć o sobie, że mam wspaniały seks z Arturem. Jest to taki nasz łącznik. No to takie kilka ważnych jak gdyby dla mnie rzeczy. Tak. Że nie ma i tego jednego sekretu, tak? 18 lat jesteśmy po ślubie, a żyjemy ze sobą 27. Okej. Więc no to po ślubie jesteśmy 18 lat. Po tym papierowym ślubie, że tak, tak powiem, a jesteśmy tak ze sobą 27 lat. Więc jest to szmat czasu. I teraz, co jest dla mnie najważniejsze? Ja powiem tak. Dla mnie najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o wzrost naszego małżeństwa, jest rozwój wzajemnego zaufania. Ja uważam to za klucz w małżeństwie. Mhm. Tak samo jak uważam to za klucz w życiu z Bogiem. Mhm. No bo gdyby mnie ktoś zapytał, co ty powiesz na temat relacji z Bogiem, to bym powiedział wiara. Mhm. Więc moja relacja z Bogiem rośnie wprost proporcjonalnie do tego, jak ufam Bogu. Okay. Więc jakby dokładnie tak samo to się przekłada na nasze małżeństwo, więc jeżeli to zaufanie rośnie, a rośnie, no to jest związane z tym, że jest coraz większa otwartość. Mhm. Otwartość pod każdym względem i co? I powierzenie się, ja byłem zawsze taką osobą, taką konstrukcją psychiczną, że jestem bardzo samodzielny, bardzo indywidualny, bardzo radzący sobie w życiu. I tak jak musiałem, będąc z Bogiem, złamać to w taki sposób, żeby poddać się Bogu, i to spowodowało mój rozwój w Chrystusie, tak samo ja to położyłem w relacji z moją żoną, bo ja bardzo potrzebowałem się powierzać drugiemu człowiekowi. I dla mnie dzisiaj jakby to, że my się rozwijamy, to jest to, że ja się powierzam. Uczę się tego. A więc zaufanie i powierzenie to jest dla mnie naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo ważna sprawa, nie? Bo to tworzy w mojej relacji z nią silne poczucie bezpieczeństwa. Czyli ja z roku na rok się czuję bezpiecznie w małżeństwie. Mhm. Dlatego uważam, że to stąd się bierze. Prawda? Także dla mnie to jest z mojej strony jakby... Mogę to powiedzieć, że to jest jakby drzwi do sukcesu. Super. Gratuluję jeszcze raz tych wielu małżeństw i całego tego sukcesu i dziękuję bardzo. Wciąż bycie w zamiu, wszystkie.